Dzień dobry Państwu. No dawno nie nagrywałem nic z racji tego, że jestem cały czas w rozjazdach w Polsce i poza Polską. Proszę Państwa, rok temu, później pół roku temu również wspominałem i mówiłem, zabezpieczajcie swoje majątki. Już na pewno wiecie, Jan Pilski też o tym mówił w swoim filmie, rząd, Sejm, zmieniają właściwie trzy punkty w Konstytucji. W Konstytucji Kwaśniewskiego. Ale to, co teraz powiem, to jest najważniejsze. Czyli muszę powtórzyć, co mówiłem półtora roku temu. Chodzi o wasze majątki, mieszkania, domy, posiadłości, gospodarstwa. Wartość przesmyku suwalskiego to jest ponad 10 bilionów złotych, około 360 milionów ton rudy żelaza, około 100 milionów ton tytanu i około 10 do 14 milionów ton wanadu, plus inne ważne pierwiastki ziem rzadkich. Gdybyśmy dzisiaj rozpoczęli według nowej technologii skazowywać pod ziemią węgiel zamiast go wydobywać, to ten potencjał jest około 200 bilionów złotych. Gdyby dzisiaj wydobywać miedź, która została oddana Miedzi Cooper Corporation, tam jest około 11 milionów ton miedzi i kilkadziesiąt tysięcy ton srebra, nie licząc już jakie są potężne ilości pierwiastków ziem rzadkich, bez których nie ma postępu cywilizacyjnego. Jest już jest w projekcie, będzie to głosowane prawdopodobnie dziś lub jutro w Sejmie, o zabieraniu Polakom mieszkań, domów, apartamentów na zasadzie domniemania niewinności. I to wy będziecie musieli udowodnić, że pieniądze, które wydaliście lub kupiliście jakąś nieruchomość, jakąkolwiek, to najpierw się ją zabiera, bo tak będzie mówił przepis, i dopiero gdy udowodnicie, to być może wam oddadzą, a najprawdopodobniej nie oddadzą. To samo dotyczy samochodów. Jest jedyne wyjście, bo chyba zauważyliście, że od 1 września nie ma PESEL-i. I o tym też mówiłem, że zostaną zniesione przez trzecią RP. I stało się. Stało się i dumny z tego jestem, że udało mi się to zrobić. Ale wracając do sedna sprawy, powtarzam jeszcze raz. Dowód suwerena drugiej RP ochroni wasz dobytek, ponieważ zgodnie z prawem, a takowe prawo mamy i nas to obowiązuje tylko suwerenów, tylko i wyłącznie. Dotyczy to 1966 roku, praw człowieka. Ale idźmy dalej. Aby hejterzy mogli jeszcze bardziej nas hejtować, to niech się teraz głowią, skąd prezydent to wiedział półtorej roku temu. Proszę Państwa, nie ma innej możliwości, nie ma innego ratunku. Wszystko jest przewidziane do zabrania i to zostanie przekazane Ukraińcom. Dobrze słyszycie. I innej narodowości. Polak nie ma prawa posiadać niczego. I jeszcze raz powtórzę. Ten traktat, który został zawarty między Dudą a Żeleńskim, naród polski, wysiedlony z własnych mieszkań, domów, będzie na Ukrainie odgruzowywał. Już tu nie wróci. Tam pozostanie. Zgodnie z traktatami, które są. Były jeszcze dwa inne podpisane traktaty. Ja o nich wspominam. O nich tylko wspominam, bo póki co nie można o tym powiedzieć. I nie mówcie, że prezydent nie chce powiedzieć. Tak, nie mogę. Żeby była jasna sprawa. Jasna sprawa. Ponieważ to jest dla ludzi tylko mądrych, inteligentnych, którzy rozumieją, co to wszystko znaczy. No i zobaczcie, Sejm przegłosuje to, bo to jest układ z Magdalenki. Polacy nie wiem, dlaczego nie mogą kojarzyć tego układu magdaleńskiego, o czym ja mówię tyle lat. Ale dzisiaj to już naprawdę się rozpoczyna.
stracicie wszystko, co tylko jest, zgodnie z prawem. Ale to dotyczy obywateli tylko i właśnie III RP. Rodzina, która posiada dowody suwerena, 2 RP, nie podlega tej restrykcji, żeby była jasna sprawa. Ale co wy chcecie robić, to róbcie. To jest wasza sprawa, oby nie było za późno. Oby nie było za późno. Ja w jednym z filmów powiedziałem, że zrobimy koalicję z Platformą Obywatelską. Bardzo wiele negatywnych wpisów jest. Dlaczego z Platformą? A ja zadam pytanie inne. To z kim? Z kim? Z PiS-em? Z SLD? Z PSL-em? Z Konfederacją, która podpisała koalicję z PiS-em? Na pewno nie. Ale do tego jeszcze jest daleka droga. Czy wystartujemy? Prezydent nie będzie kandydował, ale wystartujemy w wyborach, ponieważ nasi suwereni muszą być obecni. Poza tym bardzo wiele się zmieniło, troszeczkę za wcześnie. To miało nastąpić 4 czerwca, poprzez 10 i koniec miesiąca czerwca. No stało się wcześniej, ale to w swoim czasie się dowiecie. Dla nas bardzo dobre, bardzo dobre. I będzie jeszcze jedna sprawa, ale o tej sprawie nie mogę mówić w tym filmie, ponieważ chcę, żeby to było tematyczne. Także nie macie zbyt wiele czasu, proszę Państwa, nie macie zbyt wiele czasu. Ja wiem, że jak będzie paliło się, to będziecie zasypywali nas wnioskami, tak jak to było już. Nie wyrobimy się ze wszystkim, oczywiście metryki też, nie wyrobimy się ze wszystkim, bo nie będzie takiej mocy przerobowej za granicą, nie będzie. Dlatego, jeżeli jesteście zdecydowani, to zacznijcie ściągać dokumenty i robić. I zobaczcie, prezydent drugiej RP zrobił chyba najwięcej w historii tego państwa. Proszę Państwa, na tym kończę, bo to jest komunikat życia i śmierci narodu polskiego. Życia i śmierci. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.